Cześć serduszko, buźka, buźka. Teraz ci nagram filmik wysości. Jak wysości jest matematyka? Jest matematyka wysości fizyczna. Matematyka fizyczna, tą, którą, tej, której wysości, którą ci przedstawię, to jest nowa matematyka. Co dodają się siły, napięcia, temperatury, grawitacja, magnetyzm, tą matematyką się dodają. Na DNA się też tą matematyką posługuje, na DNA. I stara matematyka wysości. Nieodpowiadająca rzeczywistości. Nieodpowiadająca rzeczywistości, że dla wysokości każdej kolejnej liczby wysokości jedną wartość liczbową przypisano. No, dodano jedną wartość liczbową, tylko zamiast tyle, ile w rzeczywistości stanowi liczba. Czyli już ci tłumaczę. To jest stara matematyka. To jest stara matematyka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 21. Kreski podpisane do 21. I jedna wartość liczbowa odpowiada jednej kresce. Następna liczba wartość liczbowa odpowiada następnej kresce. A w nowej matematyce, tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, co fizyczna jest, rzeczywista matematyka, to wysokości każda liczba odpowiada i w każdej liczbie są kreski przypisane, ile wartość liczbowa wynosi ta danej liczby. Nie tak jak tutaj, wysokości każdej liczby, wysokości nie ile wynosi, jest przypisana wysokości, to jest jedna wartość liczbowa tylko. Jedna wartość liczbowa większa jest przypisana. Tu 3, też jedna wielkość wysokości jest przypisana tylko. Trójce też jedna wartość liczbowa jest tylko przypisana. No, czwórce też jedna wartość liczbowa. Piące też jedna wartość liczbowa jest przypisana. To jest błędna matematyka. No, a rzeczywista matematyka jest taka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak można chyba rzędy liczyć, ja nie jestem pewien. Tak jak w tej matematyce tylko. I nic więcej. Też któryś z którego rzędu, to tam się może rzędy też liczy. Tam się liczy. To jest błędna matematyka. No, a tutaj masz jedynka i jedna kreska przypisana, dwójka, dwie kreski przypisane, trójka, trzy kreski, cztery kreski, pięć kresek, sześć kresek wysokości. I to jest rzeczywista matematyka. I całkiem wysokości inne wzory wychodzą wysokości. I wysokości też nie ma wysokości jednej, drugiej nie ma, jako sama wysokości jedna, druga. Nie ma tak czegoś takiego 0,5 wysokości. Jest tylko dana jakoś całość wysokości, którą się liczy. Tak jak wysokości tutaj. Tutaj nie ma jednej tej, tu jest wysokość 1, to jest 1 i 1 druga jest tutaj, 1 druga jest tutaj, 1 i 1 druga jest tutaj, a tu już jest na tej kresce 2. Na tej będzie wysokości 2 i 1 trzecia, na tej kresce będzie 2 i 2 trzecie, na tej kresce będzie... Będzie już 3. Tutaj będzie wysokości 3 i 1 czwarta. Od razu wielkości się zmieniają w siusio. Całkiem inne rachunki się oblicza. Sprowadza się to do jednej całej wysokości. Rachunki się inaczej oblicza. Mnożenie, dzielenie, ułamki się inaczej oblicza. Według znanych sposobów. Sprowadza się wysokości do jednej wielkości. Tu jest 3 i 2 czwarte. Tu jest 3 i 3 czwarte. Tu jest 4. Tu jest 4. I tak dalej. Także wysokości 0,5. Tu jest wysokości 1. Nie ma czegoś takiego jak jedna druga wysokości. Nie ma czegoś takiego jak jedna druga. No. Bo jedna druga, to że jest dwójka na dole, to odnosi się już do liczby dwójki. Do dwójki się odnosi. To jest jedna druga, bo tu jest trzecia, jedna trzecia, tu jest jedna czwarta, to jedna druga odnosi się do dwójki liczby. To tak, to taka zmiana jest? Tak. A przyjemności, co tutaj? 1, 2, 3. 2, tu jest 1, 2,
1, 2. Tu są dwie kreski, czyli 2 dodać 2 równa się 3, bo 1, 2, 3. 3, 3 jest w wysokości, że 2 plus 2 równa się 3 w tej nowej matematyce, bo jest 1, 2, 2, 2, 1 i 2 to jest 2 i 1 i 2, 1, 1 i 2 to jest 2. Jak liczysz dwójkę, to musisz mieć też i jedynkę, bo jak lejesz na przykład do, jak lejesz w wysokości ten, jak lejesz do dzbanka wodę i ma na przykład 5 litrów, to ten dzbanek musi mieć 4 litry, 3 litry, 2 litry i 1 litr jeszcze musi mieć, żeby nalać 5 litrów. I tak samo wysokości, jak jest dwójka, dwójka to ta jedynka też musi być. Jak jest dwójka, jak jest dwa, to ta jedynka też musi być wysokości. Jak liczy liczbę 2, to musi być też jedynka. Bo wysokości, samych wysokości 5 litrów nie uzyskasz. Samych 5 litrów nie uzyskasz. Tylko wysokości ten. No, można odjąć 5 litrów i zostaną 4 litry. Ale nie odejmiesz wysokości 3 litrów, żeby zostało 5 litrów. No. Tak, żeby wysokości, jak dzbanek ma wysokości, do dzbanka jak lejesz wysokości 2 litry, to jeszcze litr musi mieć wysokości. Jak lejesz 5 litrów do dzbanka, to on ma te 3, 4... 4, 3, 2, 1 litra jeszcze ma. Samej tej wielkości nie można dodać, więc wysokości 1, 2, dwójkę, 2, dodać 2, dodać 2, równa się 3, czyli 1, 2 i 3, 1, 2, 3. No, to równa się 3. No, tak to wygląda. Tej nowej matematyce. No i to na tyle. Resztę musicie sami sobie pogłówkować, co i jak. Sami pogłówkować, co i jak. No, buźka, życzę Ci miłego obliczania wysokości w nowej matematyce. No, na razie.